Telewizja w Polsce.pl wraca do Państwa i teraz porozmawiamy o wyjątkowej inicjatywie, wyjątkowym wydarzeniu. Już trzeci rok z rzędu w Izabelinie odbywa się bieg Aliran, ale nie tylko w tym roku. Już jutro, 16 czerwca, właśnie ten bieg się rozpocznie. Wystartują ludzie, którzy biorą w tym biegu udział. No i przede wszystkim o zdrowiu, ale też o historii i o wyjątkowej postaci. A o tej postaci, o samym biegu, o tym wspaniałym wydarzeniu porozmawiam z moim Państwa gościem, którym jest Marek Krukowski, członek Fundacji imienia księdza Aleksandra Fedorowicza. Przyjaciele Alego, dzień dobry. Moje uszanowanie. No i zacznijmy może od tego, już na naszej antenie o biegu Aliran było kilka słów jakiś czas temu, ale przypomnijmy naszym widzom, czym jest ta inicjatywa, na czym polega bieg Aliran, jakie są jego założenia. No więc, jeśli chodzi o bieg, no to trzeci raz jest. Były już dwa biegi, dwa lata wcześniej. Co roku jest. Jest to zwykle, bieg się odbywa w rocznicę urodzin księdza Aleksandra Fedorowicza, świętej pamięci księdza Aleksandra Fedorowicza, czyli właśnie tak w połowie czerwca. 16 czerwca to jest właśnie ta data. Z reguły to jest chyba w sobotę, żeby po prostu ułatwić uczestnikom, prawda, żeby nie musieli się zwalczyć. Dzień wolny od pracy, tak jest. Tak jest. Albo w sobotę, albo w niedzielę, jak wypadnie w najbliższy wolny dzień, to tak. Bo często do tej pracy biegamy, więc jak jeszcze po pracy byśmy mieli biegać w biegu, to różnie może być. Nie, wszyscy biegają. No myślę, tak. Tak. Można to powiedzieć, przenośni biegają, bo wszyscy jeżdżą samochodami z reguły, albo autobusami. No dobrze, ale wracając do tego. No, ksiądz to Ali to jest wyjątkowa postać. Ja czytałem wiele świadectw sióstr z Lasek, które były bardzo tam, on był z nimi zaprzyjaźniony i pomagały mu na początku. No właściwie z niczego, rysując kształt świątyni i w ogóle parafii, raczej właściwie tak, zabudowań kościoła, wtedy jeszcze kościółka, to na ziemi rysował, albo z kamyczków układał sobie wzory, jak to będzie, tu będzie ta ściana, tu będzie ta ściana. To jest niesamowite, są właśnie, to są świadectwa ludzi, którzy z nim bezpośrednio obcowali. Ja niestety, nie dane mi było, bo... A jaką spuściznę zatem pozostawił po sobie ksiądz Aleksander, ksiądz Fedorowicz? Spuściznę to, że ma parafię, po prostu taką parafię, do której wszyscy chętnie przyjeżdżają. Ze względu na to, że no po prostu leżymy, Izabelin jest dokładnie w puszczy, czyli już jest wewnątrz puszczy, granica jest poza Izabelinem, tym, przynajmniej tym centrum całym, także no mamy no wspaniałe powietrze, głównie wiatry zachodnie, więc mamy naprawdę to jest olbrzymia różnica, przejście po Warszawie, gdziekolwiek to, a bycie w Izabelinie, także wszystkich zapraszam i turystycznie, a jutro szczególnie, tak, można przyjechać, bo to jest otwarty, piknik, to nie ma żadnych tam zaproszeń, nic, po prostu każdy może przyjechać z Warszawy po prostu i być. No właśnie, bo to też ważne, aby zaznaczyć, że ten bieg jutro raz, że się odbywa jako bieg sam w sobie, ale też jest elementem, jednym z elementów pikniku rodzinnego, który odbywa się pod hasłem, odbędzie się pod hasłem Dziękując za niepodległość, bo 2018 rok to rok wyjątkowy. No oczywiście, tak, mam rocznicę setną, tak, odzyskanie niepodległości. Tak, no listy są już, muszę powiedzieć, zamknięte, ze względu na to, że organizatorzy muszą wiedzieć, ilu będzie uczestników i tak dalej, to kwestie takich pakietów do biegu, prawda, koszulka odpowiednia, bardzo ładna zresztą, nie wiem, czy pan redaktor oglądał. Widziałem, i nagrody, które czekają na uczestników, też myślę, że zachęcają do tego, aby wziąć udział w biegu, ale o sam piknik rodzinny jeszcze chciałem zapytać, poza biegiem, jakie atrakcje znajdą się dla osób, które przyjadą na Aliran, na piknik rodzinny, dziękując za niepodległość? Czy rodziny z dziećmi znajdą dla siebie? Tak, więc to szczególnie to jest, po prostu z uwagi na to, że jest to piknik rodzinny, jest mnóstwo różnych takich, no proste jakieś tam, bo ja wiem, na przykład dmuchana zjeżdżalnia dla dzieciaków, taka wielka, także to, chociażby to. No już nie mówiąc o spacerze, oczywiście po okolicznym lesie, to piękny bydmowy las jest, także naprawdę to jest to. No i jest całe mnóstwo, dla już takie zorganizowane imprezy, to jest taka gra, zespołowa gra terenowa pod tytułem Szaniec.
Nie wiem, czy pan redaktor o tym tak, czytał na pewno i słyszał, tak? Czytałem. No więc tam jest całe są zadania, są patrole, które są po prostu no, wieloosobowe, do 12 osób taki patrol liczy, ma swojego dowódcę patrolu. Na tych punktach jest tego szańca, są strażnicy, którzy przedzierają różne zadania i fizyczne, jak i sprawnościowe, i mentalne, prawda, czyli trzeba coś opowiedzieć o historii. I w Izabelinie podczas powstania, podczas różnych wydarzeń takich historycznych, czy tam, prawda, ostatniej wojny, no bo tam naprawdę mamy ciekawe rzeczy są bardzo. Mnóstwo, partyzantka była przecież tam, także to były walki, to były i to skuteczne walki, jeśli chodzi o Polaków, bo się po prostu tam nie dali się po prostu wykurzyć z Puszczy Kampinoskiej. No właśnie, też wydarzenia, ciekawe wydarzenia historyczne, o których jak najwięcej powinno się mówić, a które myślę, że w kontekście społecznym w Polsce są mniej znane, niestety. W Polsce tak, być może, dlatego że no jest wiele miejscowości, które z II wojną światową, czy z okresem żołnierzy niezłomnych są związane. W związku z powyższym no trudno, żeby wszyscy wszystko wiedzieli. To jest, no, są normalne. Są zgodnie z trylematem Lema. Po pierwsze nie czytają, po drugie jak czytają, to nie rozumieją, a po trzecie jak nawet i czytają i rozumieją, to i tak zaraz zapomną. No tyle tych informacji w sumie w dzisiejszych czasach jest, że też trudno tak jest zapamiętać i z tego względu, z tego względu ja myślę, że to ważne, żeby my zapraszamy całą okolicę po prostu, czyli sąsiednie gminy, czyli, prawda, zapraszamy. Ale mieszkańcy Warszawy też na pewno mogą się pojawić. Spokojnie. Ale szczególnie Pragi, tak. A Saskie Kępy to już najbardziej szczególnie. To tutaj redakcja telewizji w Polsce.pl, mam nadzieję, że wybierze się na ten bieg, ale sama impreza, samo wydarzenie zaczyna się o 10:00 mszą świętą. Tak, w naszym kościele na 3 maja, w ulicy 3 maja, w kościele parafialnym w Izabelinie. To jest róg ulicy księdza Fedorowicza zresztą. I 3 maja jest kościół, jest parafia i kościół. Także zaczynamy to oczywiście mszą. No bo to bo po prostu tak. Tego potem idziemy modlić się przy grobie, bo ksiądz Fedorowicz został pochowany na cmentarzu izabelińskim. A potem wszyscy udajemy się na piknik. Tak, o 12:00 rozpoczęcie, otwarcie pikniku, rozpoczęcie biegów, zabaw sportowych, gry terenowej oraz pozostałych atrakcji, które są przygotowane dla uczestników tego pikniku rodzinnego, dziękując za niepodległość. A o godzinie 16:00 już po zakończeniu rywalizacji sportowych, po wręczeniu nagród, po zabawie piknikowej przyjdzie czas na muzykę w wykonaniu wyjątkowego zespołu. Tak, tak. No oczywiście Arka Noego to znany wszystkim, bo to już wiele, wiele lat jakby jest na rynku muzycznym i no fajne jest po prostu, no bo bez to, ponieważ jest to spotkanie jednak mimo wszystko parafialne, religijne, więc na pewno utworów w wykonaniu dzieciaków z Arki Noego, no warto posłuchać, na pewno będzie to chyba najbardziej celny wybór w ogóle. Tak, bardzo dobrze się, myślę, wpiszę w piknik rodzinny i też w piknik. Dziękując za niepodległość. Jest pan członkiem fundacji imienia księdza Aleksandra Fedorowicza Przyjaciele Alego. Chcę zapytać, czym na co dzień pan się w tej fundacji zajmuje? Jakie są wyzwania, jakie obowiązki, a może czy to jest też taka praca w fundacji czystą przyjemnością? No więc to trzeba byłoby sięgnąć właśnie do postaci księdza Aleksandra. Dlatego że to był człowiek tak wyjątkowy. Ja czytając jego te różne świadectwa, wspomnienia ludzi, którzy mieli z nim do czynienia, starsze siostry, szczególnie te, prawda, zakonne, które są w Laskach i tutaj były też, mieszkały po prostu na plebanii, pomagając jemu, to spisały te świadectwa. To wie pan, że muszę powiedzieć, że łzy w oczach stają po prostu, jak się o nim słucha. Ile dobra. Bo to była puszcza, to była Puszcza Kampinoska, tam nic nie było. Ja byłem w 64 roku tam, to był bruk, normalne kocie łby, las wszędzie regularny, gdzie niegdzie jakiś dymek widać było z komina, ale to w ogóle była, no pustka, nie było żadnego kościoła. Znaczy kościół był, tylko myśmy do niego nie dojechali, bo ja to jeździłem tam na ćwiczenia z topografii ze studium wojskowego na studiach, jak byłem.
to był 65 rok. I jaki przykład takiego dobra, które tworzył, które dawał ksiądz Fedorowicz, możemy przywołać? No, więc my to dobrą, no jakby takie najbardziej takie charakterystyczne. No, spotkał na przykład jesienią albo zimą nawet pijanego mieszkańca, no bo to ludzie naprawdę pili. Ksiądz Ali wziął go niemalże na plecy, zaciągnął do tej swojej bidnej izdebki, bo ksiądz Ali mieszkał w takim pokoiku 2 na 3 metry. To się nazywała jaskółka czy gniazdko. W każdym razie w takim, czy gołębnik chyba, nie, to, już nie wiem, nie pamiętam. I on go umył, położył spać na swoim łóżku, sam zasnął w fotelu, rano go nakarmił. I ten to człowieka, który się tak po prostu urżnął, można powiedzieć, to takie postępowanie księdza proboszcza to ujmuje. I ludzie zaczynają wtedy myśleć, trochę zaczynają się zastanawiać, skąd się bierze taka miłość do człowieka. Ona się brała po prostu z miłości do Boga. No właśnie, i czy można taką miłość obudzić też w sobie? Na takim wyjątkowym przykładzie już jutro Ali Run, jutro piknik rodzinny, dziękując za niepodległość. Zachęcamy państwa, przede wszystkim mieszkańców Warszawy, okolic, do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Marek Krukowski, członek Fundacji imienia księdza Aleksandra Fedorowicza, przyjaciela Allegro, był moim i państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Drodzy państwo, to wszystko. Teraz przed nami krótka przerwa, wrócimy do państwa tuż po niej, zatem zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl.